facet zapatrzył się na nasz samochód i kurwa do rowu wjechał. No i nie wyjedzie facet sam. Jedna z bardziej popularnych atrakcji w Rumunii to przejażdżka takim pociągiem parowym. Więc pięknie jest, no panorama jest fantastyczna, więc na pewno warto się wdrapać. On po prostu wziął wszystkich ich 40 bodajże, nabił na pole i zrobił porządek. Avoiding travels and take shelter and self-protection measures. I se umemy. No to tutaj ten alert mówi, że może spaść pomiędzy... A jakie mam fajne paznokcie po jagodach. Że może spaść pomiędzy 40 a 60 litrów ojeny na metr kwadratowy. No i mamy po prostu nie podróżować. Zarąbiście. No i schronić się. No to schronimy się w naszym domku. Tyle co zdążyliśmy się rozbić. Przed chwilą ujęcie dosłownie 10 minut temu w słoneczku, a tam już idzie burza stamtąd. Grzmi co chwilę, błyska się czasem. Tak więc w samą porę zdążyliśmy. W sumie żeśmy zjechali jakieś 250 km i 1500 metrów w dół, więc powinniśmy tu być ok. Tak, burza idzie, pies. Cholera, wiecie co? Facet zapatrzył się na nasz samochód i kurwa do rowu wjechał. No do namiotu ją włożyłam na chwilę. No i nie wyjedzie facet sam. I cholera, wiecie co? Musimy poskładać namiot i go wyciągnąć. No masakra. Nie no, to o tej porze to wiecie co? To niedźwiedź strasznie nie lubi po prostu składać wszystkiego. To tak wygląda niegroźnie, ale ten wanik ma łyse opony. I tak się zawiesił po prostu. Że tylko jedno koło się kręci, nie? Wszystko składać, no do chuja, no przecież chuj mnie szczeli zaraz, kurwa. No kurwa, nie? Najgorsze wiecie, że takie poskładanie na wszystkiego to po prostu, to nie jest 2-3 minuty, nie? Nawet na szybko to jest 10 minut, kurczę.
Niedźwiedź mu pokazuje, że trzeba patrzeć na drogę, a nie z boku. Problem a jest kurs. A problem to jest. Za ramona, pa. Pa. No, ten pan chyba tak trochę jest pod wpływem. No cóż. No to nic, nic nam nie pozostaje innego, jak z powrotem rozłożyć cały obóz na nowo. No to nic, rozłożenie na nowo tuż przed zmierzchem. Bela! A Bela poszła do lasu szukać niedźwiedzia. Bela! Bija, bija! Bija, bija! Zwróćcie uwagę na to, że są wagoniki z oknami i takie wagoniki bez okien. A jak będziecie jechali i pogoda będzie brzydka, jesienią lub zimą, tam na górze naprawdę jest bardzo zimno.
jedna z bardziej popularnych atrakcji w Rumunii to przejażdżka takim pociągiem parowym. I słuchajcie, faktycznie bardzo fajne miejsce. My bardzo żeśmy się zastanawiali, czy jechać tym pociągiem, czy nie, ale zdecydowaliśmy się, że nie pojedziemy, bo to trwa 5 do 6 godzin i wiecie, kurczę, z psem nie możemy zostawić ją na tak długo, wziąć ze sobą. To też trochę kłopotliwe, wprawdzie są przystanki po drodze, jest takie dwa krótsze przystanki i na końcu jest taki godzinny przystanek, bo ten pociąg jedzie w jedną stronę, tam jest godzina przerwy i potem jedzie z powrotem. Pogoda dzisiaj jest taka sobie, nie za bardzo. Jakby właśnie ktoś się wybierał, to koniecznie weźcie ciepłe ubrania, bo podobno tam na górze bywa chłodno. Cała impreza nie jest bardzo tania, 75 lei w tej chwili, mniej więcej 1 lei to prawie 1 zł, tak więc plus minus, więc za osobę 75, a z lunchem, jeżeli ktoś chce, od razu można sobie kupić z lunchem 124 lei lub można sobie tam na miejscu kupić, co sobie po prostu uważacie. No fajna rzecz, ale no my zdecydowaliśmy się, że po prostu przyjdziemy tylko popatrzeć i pomachać ludziom. Gdybyście nie chcieli wydawać tych pieniędzy i nie mieli za dużo czasu, to i tak warto tutaj przyjechać, bo pełno jest tutaj lokomotyw, które można pooglądać za darmo i jest taki wspaniały bar jak skansen po prostu. No rewelacja, więc jest co pooglądać, warto się zatrzymać, zrobić sobie jakiś krótki postój i można jechać dalej. Samochodem. A tym czerwonym samochodem pozdrawiamy.
przed nami jest góra Tapa Tepe. Ja zawsze mam problem z nazwami. No bynajmniej góra, na którą można wjechać. O, przed nami czarny kościół, który nie jest czarny. Czarny zaparkowawszy. Your destination is on the left. Może być. No to już powiem, że w Sibiu mi się bardziej podobało. No. Widzisz, jakie to nieraz jest przereklamowane, jakieś miejsce jest, o, fantastyczne, a wcale nie, po prostu jest fajne, ale nie jest fantastyczne, Sibiu było lepsze. O, jest miejsce po lewej. Gdzie? No tu. A nie, tu coś jest napisane, nie parkować. Za godzinę i 24 lei za całą dobę. Bela tam coś szaleje. Kurczę, po tym... No nie umie czytać, po tym jak walczyłam z maszyną, bo nie chciała przyjąć pieniędzy, to domyślamy się, że to jest od poniedziałku do soboty, a dzisiaj jest niedziela i dzisiaj jest bezpłatnie. Tak więc idziemy na zwiedzanie, bez stresu. A my tu zwiedzanie rozpoczniemy od piwa. Niedźwiedź chce usiąść i po prostu nacieszyć. Chciałabym powiedzieć oczy, ale raczej chyba podniebienie. Ursus to taka znana marka piwa tutaj w Rumunii i wiecie, że Ursus to znaczy niedźwiedź. Słuchajcie, ja nie wiedziałam. My to Ursus znamy, wiadomo, z ciągników, a to po prostu jest niedźwiedź. A tutaj marka piwa. Idziemy, tak. Idziemy zwiedzać. Powiem wam, że osoby, które nie bardzo lubią spacerowanie, będą tutaj zadowolone, dlatego że wszystko znajduje się bardzo blisko siebie. Tutaj jest ratusz, który powinniśmy zobaczyć. Cały ten plac oczywiście obowiązkowo. A za mną jest czarny kościół. A dlaczego czarny? Czarny kościół. A czarny kościół jest czarny, znaczy nie jest czarny. Nazwa pochodzi dlatego, że kościół został okopcony w trakcie ogromnego pożaru, który praktycznie strawił całe miasto i wtedy mury były czarne. I tak pozostała nazwa. Oczywiście to, co widzimy w dniu dzisiejszym, jest odrestaurowaną wersją tego kościoła i już czarny nie jest, ale nazwa nadal funkcjonuje. No niestety całe miasto nie wygląda może tak spektakularnie, właśnie dlatego, że był ogromny pożar, który praktycznie zniszczył wszystko, co tutaj było. Chyba będziemy musieli skrócić nasze zwiedzanie, bo po prostu zaczyna padać deszcz. No i co? No nic. A chciałabym jeszcze zobaczyć jakąś tam wieżyczkę. Dobra, idziemy.
powiem wam tylko, że to, co tak niewinnie wygląda, to jest dopiero pierwsza część tych schodów, a przede mną jeszcze 8 takich kawałków. Szybciusko wam powiem, bo jest kolejka, więc kolejka, bo ludzie chcą przyjść tu, ale tu jest zamknięte, niewiele widać, no ale każdy chce zobaczyć. No i zrobić sobie takie, wiadomo, instagramowe zdjęcie. Więc pięknie jest, no panorama jest fantastyczna, więc na pewno warto się wdrapać, ale widzę, że te wszystkie inne osoby przyszły tutaj zupełnie inną ścieżką. Już idziemy, Bela. Ona tak już się zsopała, tak? I już chce iść na dół. Zresztą ona nie lubi, jak my się rozdzielamy. Wiecie, ona zawsze chce, żebyśmy my byli wszyscy razem, nie? To takie sznaucery to są takie psy rodzinne i takie, żeby wszyscy byli w pace, nie? Powiem wam tylko tyle, że generalnie dość dużo tutaj tych murów obronnych zostało i są dwie wieże. To jest wieża biała i jest jeszcze wieża czarna, która też nie jest czarna, ale to jest ta sama historia, co właśnie z pożaru. Te obwarowania wokół miasta tutaj wyjątkowo się zachowały. W wielu miejscach zostały rozebrane w momencie, gdy powiększano po prostu miasto, a materiał budowlany wykorzystywano do budowy kolejnych domów. Natomiast jakby tutaj ze względu na to ułożenie wśród gór nie było jakby gdzie dalej rozbudowywać tego miasta, stąd też bardzo dużo tych obwarowań pozostało. No przecież kiedyś ktoś nie przewidział, że to będzie taka atrakcja turystyczna, jaką to jest teraz. Przestało padać. Ale nic to. Jest i mogę wam pokazać w pełnej okazałości bramę Katarzyny. Najpiękniejszą bramę, która prowadziła do Starego Praszowa i nadal robi wrażenie. Musicie przyznać, prawda? No popatrzcie. Piękna jest, po prostu piękna. Ale brama bramą, słuchajcie, ale bardzo mnie zaciekawiła historia związana z tym, że Rumuni nie mogli wchodzić, to znaczy mogli, ale musieli płacić za wstęp do miasta. No słuchajcie, no kurczę, to tak poniżej pasa, nie? Tak więc okazuje się, że jak tutaj rozkraczyli się Austro-Węgrzy, to po prostu tylko Sasi mogli budować i handlować w tym mieście. Rumuni, jeżeli chcieli wejść do miasta i czy kupić, czy robić zakupy, czy handel, musieli za to płacić. I tak trwało to sobie aż do czasu Władka, który przyjechał i powiedział wszystkim kupcom, że musicie płacić specjalny podatek. Im oczywiście się to nie podobało i się wszyscy zbuntowali. No i on po prostu wziął wszystkich ich 40 bodajże, nabił na pole i zrobił porządek. Oczywiście tu w Braszowie jest dużo więcej do zobaczenia niż to, co wam pokazałam, ale my chcieliśmy tak, no, może jakby nam się spodobało, to też byśmy więcej, jakby my tak robimy, wiecie, tak trochę na spontanie, ale ogólnie muszę powiedzieć, że polecam się zatrzymać, jak ktoś będzie przyjeżdżał, to warto przyjść przynajmniej na taki właśnie spacer. Nam to, co wam pokazałam, zajęło 2 godziny, tak więc spokojnie można sobie zrobić przerwę w podróży, obejść te najważniejsze rzeczy i po prostu też jak traficie lepszą pogodę, to na pewno jest dużo ładniej.
Poczekaj, Bella, poczekaj. Już, już. Nie, jak pędzi. Tak, już idziemy do twojego tatusia. Wow. Śliskie to jest, a ona mnie ciągnie. Zaraz się wyrąbię. No, fajnie było, widoczek.